Justyna i Łukasz są postaciami reality show Rolnicy Podlasie. Para wychowuje czworo dzieci i razem zarządzają gospodarstwem. Niedawno jednak przeszli przez serię trudności, a Justyna trafiła do szpitala. Justyna Maciorowska aktywnie dzieli się codziennymi wydarzeniami z życia na wsi ze swoimi obserwatorami. Ostatnio poinformowała swoich fanów o tragicznym zdarzeniu – pożarze, który wybuchł w ich gospodarstwie, w wyniku którego spłonął traktor. Ostatnio poprzez Facebook bohaterka programu Rolnicy Podlasie poinformowała, że przeszła operację, o czym świadczy niepokojące zdjęcie, które zamieściła w mediach społecznościowych. Rolniczka przeszła zabieg chirurgiczny. Okazało się, że Justyna Maciorowska musiała poddać się operacji rekonstrukcji więzadła i rzepki, przez co zostanie unieruchomiona na kilka tygodni. Z postu na Facebooku wynika, że obowiązki związane z gospodarstwem i opieką nad dziećmi przejął tymczasem Łukasz. Już trzecia doba po operacji, więc śmiało mogę powiedzieć, że jest już coraz lepiej. Co prawda po rekonstrukcji więzadła i rzepki powrót do pełnej sprawności nie będzie za szybki i masę czasu upłynie, zanim uda mi się odciążyć mojego męża obowiązkami, które musiał za mnie przejąć. Zaczęła swój wpis rolniczka. I tak wiem, że doba dla niego jest teraz za krótka, ale dzięki wsparciu wszystkich, którzy nas otaczają, możemy powiedzieć, że jest to dobry czas. Dziękujemy, dodała Justyna. Obserwatorzy wysyłają słowa wsparcia. Pod postem rolniczki pojawiło się wiele słów wsparcia i otuchy od zatroskanych fanów, którzy życzyli Justynie szybkiego powrotu do zdrowia. Zdrowia przede wszystkim, bo to najważniejsze. Nie będzie tak źle, to tylko pół roku. Zdrówka. Szybkiego powrotu do zdrowia, trzymaj się. Będzie dobrze. Dużo zdrówka. Czytamy w komentarzach pod postem.